Muffin dzielnie kopie, już zaczął. A ja dopiero zaczynam. Popatrzcie. Najpierw się z wami przywitam. Siema wszystkim w kolejnym odcinku. Tylko vloga, dzisiaj nowe miejsce całkowicie. Proszę bardzo, takie domki ładne, ceglane. Stare koszary austriackie, później stare koszary polskie. Później przejęli to na chwilę Niemcy. Aż za komuny zrobiło się z tego prochownię wojskową. I tak trafiliśmy tu my. Także szukamy dzisiaj za Austriakami, może za Polakami, a może za Niemcami. Oby nie za PRL-em. I lecimy z tematem. Witam was raz jeszcze i zapraszam na kolejny odcinek. Muffin pierwsza znajda na dzisiaj i mówi, że dobry początek. Także patrz. Pierwsza moneta wcześniej. Ja pierdzielę, srebro. 20 kajcarów chyba. Tak. Ja pierniczę, ty wariacie. Na wierzchu była. Rozumiesz, na po prostu. Ty wariacie. W tym, tak. Ale cudo, nie? Ty jest dzik po prostu, nie? Ty jest kurde dzik. Patrzcie. Elegancka, no fajna, ładna. Elegancja. Nawet w bardzo przyzwoitym stanie. No piękny stan, co? Nie wyślizgana ani nic. Ale czad, super. Zajebiste. No i koszary robią robotę. Muffin znajduje co prawda po Austriakach, a ja znajduję pierwszą w swoim życiu łuseczkę mauzerowską, mam nadzieję, że wyostrzy. O, tak będzie lepiej. Polską, patrzcie, jest dorzełek. Nigdy nie znalazłem. Chyba 24, nie wiem, gdzie tam data jest, ale w ładnym stanie, fajna, super sprawa. Ja się cieszę. Muffin łupi srebra, a mi zostaje militarka. Tym razem zapalnik, część zapalnika. Po eksplozji prawdopodobnie, no, prochownia w końcu to proch tutaj nagminnie wybuchał. Ja mam kolejną, tym razem raczej nie polską, ale jest. A tu mamy płot podwójny. To już chyba za PRL-u wykonany. Tutaj jedna strona, druga strona. Tam se pewnie po środku patrolowali żołnierze z psami. No, a my teraz patrolujemy, żeby zobaczyć, co oni pogubili. No i chowam się w cieniu przed jednym, pod jednym z budynków jakichś koszarowych. No, raczej budynków jakichś magazynowych, szósteczka. Tam to raczej były koszarowe bardziej. Proszę bardzo. Tam kolejny. No miejsce fajne. Na razie mi nic nie wyszło. Oprócz tej łuseczki fajnej, która mnie cieszy, polska. Ale potencjał ma, mi się wydaje. Muffin idzie, srebrny muffin, który szaleje ze srebrami. Zaraz będę oglądał jego sreberko. A widoki też mamy zacne. Ja nadal pomiędzy drutami, jak widzicie, chodzę, no ale niestety jedynie po naszych są ślady. Ludowe Wojsko Polskie, guziczek strasznie zjedzony, ale one zawsze tak wyglądają. Jedynie brzuszek się zachowuje dzięki zaczepianiu ucha, no ale nic z tego na razie. Żadnej monety dzisiaj, żadnej. Toż to skandal. Tyle godzin. No ile godzin? Godzina. Ale żadnej monety. No nic, czasem tak bywa. Ale jestem dobrze nastawiony do wykopek. Pogoda jest śliczna. Nie ciepła przede wszystkim. O to chodzi, że jest śliczna.
czyli nie jest tak gorąco, jakby mogło być, jak wszyscy uwielbiacie, a Ludwik nienawidzi. Jupi! Pierwsza moneta. Niestety nie to, co chcieliśmy. Tu proszę, w tym dołeczku jest. Jest. Cóż takiego, Ludowe Wojsko Polskie zgubiło monetę z Rzeczpospolitej Ludowej z 85, także pozdrawiamy wszystkie 85 roczniki. Widzieliście? Stoję se, ja stoję na takim wzniesieniu. Tu wzniesienie się kończy. A patrzajcie tu! Tu jest domostwo! Taki skryty dookoła okopany budynek ceglany. Schodzimy i sprawdzamy. Jesteśmy u dołu. Szczególnie wstawaj. Co jest szczególnie? Zapraszam cię do moich płoszki. Oje. Niech nie jeszcze tam nie być. Dobrze. Bardzo ładne drzwi, porządne, zielone. Malowane farbą olejną, tak żeby po prostu bardzo długo służyły. Tak jest. Pajęczyny gdzieś tam są, jasne, nie? Szanujemy zwierzęta. No cóż, przestrzeni nie ma jakoś specjalnie dużo. Jednak jest bardzo dobrze zachowana, bardzo dobrze urządzona. Styl bardzo surowy, można powiedzieć loftowy. Krata robiona na specjalne zamówienie u kowala z złotoryi. Wykuł to ze stali po prostu z smoczego szkła. Z damasceńskiej. Ja nawet widzicie, nie pamiętam dokładnie co i jak. Nie? Widać elementy tutaj architektoniczne z Austrii. Także jak widać, no, nie jest to byle jakikolwiek tam budynek, tylko porządny austriacki z porządnej cegły budyneczek. No niestety tutaj już zrobili nam płyty kartonowo-gipsowe na dachu. Ajajaj! No nic, spróbujemy sobie jakoś z tym poradzić, prawda? Tu taka niby ściana, nie? Ale ta ściana niesie za sobą szereg historii. Na przykład, że zostało jeszcze 214 dni do balangi rycha. Fajki. Jesień 92-94 i łownica. Proszę bardzo. Co tu? Też jesień. Bielsko-Biała. KZ. Jało i łownica znowu. 240 dni. Jurek, Dariusz. Piękna rzecz. Co jeszcze mamy? Szukamy. Dzisiaj nie znaleźliśmy za wiele skarbów, więc szukamy skarbów na ścianie. Proszę. 090 DDC. Mało. Baciar. Olkusz. Proszę, jakiegoś husara jeszcze namalował. 9799. Jesień. Wszyscy tu na jesień przyjeżdżali. No fajne. Nawet w 214 ktoś tu był. Proszę, jeszcze takie zabytki stoją. To nie jest zabytek, to jest rok 2017. Nie. Zabytek. W Rosji do tej pory takie coś produkują. To może być równie dobrze 2018 rocznik. Przestań. Kurwa, co to mnie jest... atakuje? Tylko sobie oglądamy. Ładny. Bardzo piękny. Chcesz porozmawiać z załogą tego Scooby-Doo karu? Ziobro kurwo jebana! Przestań mi kurwa odbierać przez to! Zaczynamy! Offroad! Offroad! Ton 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 ton. Ja pierdolę, co tu się dzieje. Emocje na tych ofrondach naszych. Co się dzieje? Jakieś liny tam są. Jakieś liny. Linoleum? Takie z rzeki, takie ryby. Co
ale off-road. Nigdy w życiu na takim off-roadzie wspaniałym nie byłem. I w ten oto sposób opuszczamy. To ja? Fuj. Co? Nasienie. Chyba. Tam rzuciłeś swoje dzieci na telefon? Nie, ślina chyba moja. I w ten oto sposób opuszczamy koszary wojenne. I jedziemy tu, fajny las. Zaśmiecony strasznie, ale fajnie. Czysty. I jedziemy gdzieś dalej. Zaśmiecony strasznie, ale czysty. W sensie, że nie ma dużo haberdzi, nie rośnie. I jesteśmy nad morzem. Pa, jakie liny. Myślę, że aż tak rezonują. Oczywiście, że tak. No. Spójrz na nią. Wiewa na wietrze, bo tu jest chyba. Dobra, kończymy. I trzeba się jakoś przetelepontrować. Także ja zostawiam, tam widzę tunel czasu przestępczy. Stój, muffin! Stop! No, i lecimy do tego tunelu i widzimy się w następnej części filmu. O, gdzie znowu nas wytarabaniło z tymi cholernymi teleportami? Już mam tego serdecznie dość. Ale skoro jesteście na drugiej części odcinka, no to lećmy z tematem i znajdźmy w końcu coś porządnego, bo ten pierwszy, oczywiście nie mówię za Muffina, tylko za siebie, nie był najlepszy. Także śmigamy do pierwszego konkretnego dołeczka. Chyba nie muszę wspominać, jakie lato jest zajebiste, nie? Jest po prostu cudowne. A tymczasem pierwsza monetka wpada. Czy to będzie PRL, czy jakiś sympatyczny zieleniec? Nie dowiemy się tego szybko, więc jeśli będzie godne uwagi, to na pewno zobaczycie. I uważny widz zauważy swastykę, a jak jest jeszcze bardziej uważny, to zauważy jedynkę, czyli jeden fenik, kaszubska bogatynka, standardowo pozdrawiamy całe Kaszuby. No i już jest lepiej niż ostatnio, bo przynajmniej co parę metrów jakaś krągłość, to zapewne jest PRL, albo nawet współcześniak. Ja, współcześniak chyba. No. Ale nieważne, ważne, że wychodzą monety. Musisz się okazać. Jak nie chcesz komarów. Mafy nas jedzą. Mnie tak nie lubią komary. Bo mam za tłustą skórę. Mafy, jak się czujesz? Czemu się tak oglądasz? Przestań. Piękny cyganie, nie masz gili na sobie dzisiaj. Widzowie będą niezadowoleni. No. Chciałem na żywca nagrywać, ale nie chciało mi się rozkładać sprzętu trójnoga, a szkoda. Bo przez chwilę myślałem, że nawet srebrko. Ale szybko, jak chwyciłem do łapy, szybko wiedziałem, że to nie srebrko. A? Jabłuszka czy nie? Rybak. Pięknie. No i fajnie. Takie PRL-e niechże się trafiają. Czemu nie? Jest rybaczek. 5 ziko. Jaki tam rocznik mamy? 1958. Wiem, że ta ósemka ma być jakaś tam i wtedy to jest rzadkie. Ale cenne jest tylko w stanach mędniczych. 1958 bodajże z grubą ósemką chyba. Tak wygląda to w przypadku rybaków. No ale piękny PRL i to cieszy. Patrzcie, ładny przykład. Łuski, ale mnie też żrą te komary. Łuski ślepej. Zobaczcie, jaki wkład miała ślepa łuska w tamtych czasach. Drewienko takie było w środku.
zamiast ładunku prochowego taki kawałek drewienka. Powiem wam tak, ciężko jest. Ciężko jest w lesie, nie tylko przez temperaturę, chociaż w sumie najbardziej przez temperaturę, jak mnie znacie. To jeszcze te komarzyska wstrętne, kleszczomuchy, wszystko, kleszczomuchy. To pozdrawiam przy okazji Lonego, bo to jego nazwa na te wstrętne gówna latające. No jest ciężko. Nie wiem, nie chce się chodzić aż w takim skwarze, w takiej duchocie, bo to jeszcze taki przedburzowy cały czas. Dzisiaj atmosfera u nas jest, że masakra. Jakie to było miasto? Innsbruck. No, dotarliśmy do Innsbrucka, ale długo nie powisiało, jak rząd to podniósł z ziemi, ktoś już zajumał. A patrzcie, co mam awen. Potem poważne dwuręczne oręże. Ja pierdzielę, ale fajne. W krasnoludzkich kuźniach. Mori. Mori, tak. Z betonowego szkła. Wykute z tych. Jaki zajebisty chłopiec, ty masz szczęście do takich głupotek zajebioda. Chyba sobie wezmę, no. Patrz. Ty, tu jeszcze orzeł jest polski, nie? Serio? No pewnie, że tak. To ja nie zauważyłem. Dawaj to. Tego orła? No, zaraz zobaczysz. Tak? Dawaj to, przecieraj to w miejsce. I co? Nie, to grubsza afera. Patrz. No, mnie dwa razy już takie żały. Patrz, jak piję. Koniec picia. Nie wiem, ja nie widzę niestety. No, ja widzę zarysy orła. Wypowiedzcie się widzowie, czy też coś ich tu widzicie. Ale ja tak. Jaki biedny. Ale miecz konkret. Tak czy siak. Czy też urosło. Ja pierdzielę! Chłopie! Co ty tu masz? Ty masz 10 na łokciu samym. No. Mówię Mafenowi, czekaj. Pożegnajmy się z widzami tego vloga. A Mafen do mnie. Gafen, ja nie chcę. Także dzisiaj było to, co było, trzeba przyznać. No Mafen jak zwykle go zdupił. Pokaż. Internet. Internety mieczem i bąblami na łokciu. Także cóż, no, żegnamy się z wami. Miło, że byliście na tym połączonym biednym odcinku. Chociaż nie biednym, bo pierwsza część oczywiście zasrebrzyła temu oto dziadowi. Także spadamy i do następnego razu. Nara. Cześć.